Witam Was bardzo gorąco ponownie na moim kanale, witam Was z kawusią i dzisiaj przychodzę do Was bardzo ciekawym filmikiem, takim podsumowującym moje działania w internecie. I porozmawiamy sobie na wiele poważnych tematów, także raz na jakiś czas będę robił takie podsumowania, żebyście po prostu wiedzieli wszystko na bieżąco. Także mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się spodoba i wyrazicie swoje zdanie na ten temat w komentarzach. Postanowiłem nagrać dla Was ten film, ponieważ no troszeczkę się tego zebrało, więc mówię, trzeba się do tego odnieść. Także jak najbardziej się w pełni do tego odniosę, tylko pozwólcie się kaweczki napić. Ten filmik nie będzie dzisiaj krótki, ten filmik będzie długi, ale ten filmik będzie po prostu merytoryczny w każdym tego słowa znaczeniu. Także po pierwsze, czy ja planuję odejść z YouTube'a. Powiem Wam, że jest to dość, w sumie był dość ciężki temat z tego względu, że jak wróciłem do internetów w lutym 2023 roku, zastanawiałem się bardzo poważnie, czy wracać do internetu z tego względu, że wiecie, przez to co się działo, ja nie chcę już do tego wracać. No trochę się podziało i tak mówię, próbować. Nie próbować, co to będzie. I tak się wstrzymywałem. Mówię, może ten kanał zostawię po prostu tak jak jest i mówię, już nic na niego nie będę publikować. W sumie nikt nie wie, że jestem już, także może będzie już tak zwana cisza. Ale wystarczyły tak naprawdę 3 filmiki innych osób na YouTubie, aby skutecznie mnie zachęcić do powrotu, bo zobaczyłem, co się zaczęło dziać na rynku kosmetycznym, że znowu syf kosmetyczny zaczął wygrywać. Taka jest prawda. Ja mówię nie. Wsiadam w internety. Wsiadam w internety i jak najbardziej bardzo się cieszę z tego powodu, że do Was wróciłem, że jestem z Wami, że nagrywam dla Was filmiki. Niezależnie od tego, co kto sobie myśli na temat mojej osoby albo ewentualnie mojej złej przeszłości, trudno. Każdy ma prawo myśleć sobie tylko i wyłącznie to, co chce. Ale prawda jest taka, że mój powrót na YouTube'a był spowodowany czynnikami zagrażającymi konsumentowi. Także postanowiłem tutaj wrócić i nie żałuję tej decyzji i nie planuję odchodzić z internetów. Jeżeli sobie ktoś myśli albo mi życzy tego, nie wiem, niech on zniknie, niech on już nie gada o tych kosmetykach złych i tak dalej. Nie zniknę. Nie zniknę z internetu. Także jeżeli ktoś mi tego życzył, niestety będzie bardzo, bardzo, ale to bardzo rozczarowany. Cieszę się, że jestem z Wami, cieszę się, że dla Was nagrywam filmiki, cieszę się, że możemy porozmawiać na wszystkie tematy, cieszę się, że jesteście na moim kanale urodowym, jak i również na kanale moim i Artura. Naprawdę bardzo się cieszymy, że jesteście kochane skarby i także bardzo Wam serdecznie dziękujemy. Choć Wam powiem szczerze, że w lato, chyba to był przełom lipca, chyba tak, czułem takie lekkie, jakby to Wam powiedzieć, wypalenie zawodowe. Ale szybko ono mi skutecznie przeszło, z tego względu, że rynek kosmetyczny idzie tak do przodu, że naprawdę warto o tym mówić. I to moje wypalenie takie zawodowe, chwilowe, tam były taki epizod, że nie dodawałem chyba 4 dni filmu albo 5. To właśnie było spowodowane tym moim takim ala chwilowym wypaleniem od działalności w internetach. Ale wróciłem znowu i jestem. Następna sprawa, którą chciałbym poruszyć, jest to oskarżenie. W sumie mogę powiedzieć wprost, że to jest oskarżenie, bo dostałem kilka takich maili od osób, które nawet niestety nie potrafiły się przedstawić. Także jeżeli się coś o coś, o kogokolwiek oskarża, to się powinien przedstawić z imienia i nazwiska. No skoro ta osoba jest pewna swoich racji, no to wiecie. Zostałem posądzony o to, że Bielenda zapłaciła mi grube miliony, grube tysiące złotych, bo w jednych mailach było tysiące, w drugich były miliony. Nie wiem skąd ta osoba w ogóle to wzięła, no ale okej. Za polecenie Wam nowej serii kosmetycznej Chrona Age. Że oni mi zapłacili, bo ja jako jedyny o tej serii mówię. Wiecie co? Prawda jest taka, że ja w Rossmanach i w Hebe jestem codziennie.
Jak ja wypatroszę jakąś nowość kosmetyczną, wy macie błyskawicznie film. I seria Bielenda Chrona Age jest to naprawdę innowacyjna technologia, która mi się mega sprawdza i postanowiłem po prostu na co dzień w świecie się z tym z wami podzielić, tak? Jak z każdym innym kosmetykiem na moim kanale. I nawet napisałem do Bielendy maila, żeby mi wydali takie oświadczenie, że nie współpracuję z nimi, że oni mi za to nie zapłacili, że to mają mi wydać takie oświadczenie i ja wam na dniach je na społeczności opublikuję. Kosmetyki oczywiście kupuję za własne pieniądze, nikt mi nie wysyła paczek PR-owych, bo dostaję dużo propozycji, uwierzcie mi, bardzo dużo propozycji dostaję, żeby otrzymać paczkę PR-ową albo nawiązać współpracę płatną i tak dalej. Wszystkie do odstrzału, wszystko odlatuje, wszystkiego odmawiam. Dlaczego? Ponieważ mój honor nadzwyczajnie w świecie mi na to nie pozwala. Mi na to nie pozwala, żeby ktoś rządził mi, co ja mam mówić we filmie, same superlatywy. Nawet jaka konsystencja by była cudowna, jakby nawet nie była. I żeby mi za to zapłacili. Ja nadzwyczajniej w świecie nie mógłbym na siebie w lustrze spojrzeć, ponieważ nazwałbym sam siebie tablicą reklamową. I ten kanał, który teraz prowadzę, nie miałby nadzwyczajniej w świecie sensu. On by nie miał jakiegokolwiek sensu. Bo to by była, to byłby spot reklamowy. Tablica reklamowa. No nie, bardzo mi przykro. Doceniam, że wiele firm do mnie pisze, że chcą mi skompletować to, że chcą ze mną współpracować, ale ja nie chcę. Ja nie chcę. Nawet, zobaczcie, mam taką okazję dostać, nie wiem, paczkę PR-ową z całą serią jakichś tam nowości kosmetycznych za 500 zł za darmo. A ja nie. Lecę do Hebe i kupuję całą serię, czy tam do Rossmann. Ja wolę wydać swoje pieniążki sam, niż to otrzymać. I wtedy czuję się w pełni usatysfakcjonowany i po prostu szczęśliwy, że kupiłem coś sam, potestowałem i mogę wam to pochwalić wedle mojej opinii, a nie opinii kupionej. Dlatego nadzwyczajnie w świecie, powiem wam szczerze, szlak mnie trafia, kiedy widzę te filmy sponsorowane z typu z SPF-ami Nivea, z Basic Labami i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ nie mam nic do zarabiania pieniędzy i jak najbardziej okej, ale do narzucania opinii, bo ja wiem, jak te koncerny działają. I ja wiem, że te opinie, które są wyrażane, to są pod dyktando firmy, a nie swoje szczere. Ponieważ firma narzuci, masz nie powiedzieć żadnego minusa, masz powiedzieć, że jest lekka konsystencja, że fajnie się wchłania, że nawilża, że fajny skład, że to, że tamto. I ty masz od linijki, od dyktanda do dyktanda to powiedzieć. Nie możesz powiedzieć, a za rzadka konsystencja, bo ci już koncern nie zapłaci. Film nie przejdzie akceptacji. I jaka to jest własna opinia? Powiedzcie mi, jaka to jest własna opinia? Żadna. Także jeżeli chodzi o Bielendę, ja z Bielendą nie współpracuję, jak z żadną inną firmą kosmetyczną. Kosmetyki kupuję sam i na za kilka dni, jak tylko Bielenda mi prześle takie oświadczenie, to ja wam opublikuję na społeczności po prostu dla spokoju psychicznego, że polecanie przeze mnie produktów w serii Chrona Age to nie było sponsorowane, że sam je kupiłem, sam je poznałem i po prostu kocham wielką miłością. Także takie oświadczenie wam opublikuję. Następną kwestią, jaką usłyszałem pod swoim adresem, to, że jestem osobą fałszywą. Pod tym kątem, że kiedyś na przykład krytykowałem Ziaję, kiedyś krytykowałem Taupę, kiedyś krytykowałem tam jakąś markę, a teraz ją zachwalam pod niebiosa. Tylko, że pewne osoby chyba nie potrafią słuchać z zrozumieniem albo nie oglądają wszystkiego, co ja opublikuję. Ponieważ jest coś takiego jak progres kosmetyczny. Kiedyś te marki były zwykłym śmieciem, za przeproszeniem. Nie lubię już tego mówić, tak jak kiedyś kochałem mówić śmieci, tak teraz tego nienawidzę wręcz, ale musiałem to powiedzieć. Także powiem to jeszcze raz. Kiedyś marka była zwykłym śmieciem, a teraz ma kosmetyki dobre składowo. Kosmetyki, gdzie okej, może jeszcze nie wszystkie są dobre, ale większość już ma ulepszone składy. Formuły są akceptowalne i ja te produkty po prostu polecam. Czy to jest fałsz? Raczej obiektywizm i asertywność. Także osoby, które tak myślą, one mają ogromny problem ze słuchaniem, ze zrozumieniem i
nazywaniem rzeczy po imieniu. Lepiej im rzucić łatwe określenie typu fałsz, fałszywy, bo jesteś fałszywy, niż jesteś obiektywny bądź asertywny. No ale okej, dobra. Więc prawda jest taka, że na przykład taka tołpa, którą prawdopodobnie przejmie Bielenda, z tego co wiem, to jeszcze rozmowy trwają, poprawia składy. Na przykład seria My Skin Changer. Cała cudowna. Brak zastrzeżeń. Kilka produktów z innych serii, okej, tam dalej jest syf, ale też są produkty, które już mają poprawione składy. I dlaczego ja mam tego wam nie polecić, jeżeli skład jest akceptowalny? Co jest w tym złego? Czy to od razu oznacza, że ja jestem fałszywy, bo wam polecam coś, co odradzałem wam 3 lata temu? Tylko że 3 lata temu to było inne, teraz jest inne. To jest fałsz? No niestety, to nie jest fałsz i te osoby mają ogromny problem z interpretacją znaczeń pewnych słów. Następną sprawą, którą chciałbym z wami poruszyć, jest to moja marka kosmetyczna, o czym wam mówiłem już w sierpniu. Będzie moja marka kosmetyczna, jestem bardzo zadowolony. Na początku kosmetyki będą dostępne online, później będą dostępne stacjonarnie. Informuję, że będzie wysyłka do wszystkich krajów za granicą, także jak najbardziej nikt nie będzie pokrzywdzony. Powiem wam, podpowiem wam tylko jedno, tak, nie powiem wam więcej, ale powiem wam, że będzie serum z tripeptydem miedziowym. I to będzie taki strzał, ponieważ ja już dostałem 2 próby tego serum z tripeptydem miedziowym i pierwsza próba była taka klejąca, taka no troszeczkę taka dziwna, nie podobała mi się, nie przeszła totalnie akceptacji, a druga formuła, ona była taka żelowo-wygładzająca, natychmiast się wchłonęła, wygładziła, było takie charakterystyczne dla tripeptydu miedziowego ciepełko. I efekty były spektakularne. Także to już poszło do akceptacji. A więcej wam nie zdradzę, co będzie, ponieważ to ma być niespodzianka i wielkie zaskoczenie. Mówiłem wam również, że te produkty będą w 2024 roku, ponieważ one muszą przejść teraz optymalne badania, mikrobiologię, aplikacje, jak i również butelki muszą przejść badania, etykiety musimy wygenerować. Także to jeszcze chwileczkę potrwa, ale zaznaczam, że moje kosmetyki nie będą kosztować więcej niż 70 zł. Także uważam, że jest to cena w pełni akceptowalna. I jeszcze wam powiem, że nasze formuły będą gęste. Nie będą ciężkie, ale będą gęste. Ponieważ chodzi o to, aby kosmetyk wam wystarczył na bardzo, bardzo długo. I następną kwestią jest będzie taka kwestia, że nasze produkty naszych produktów nie da się nałożyć dużo. Czyli będzie minimalna ilość w pełni wystarczająca na pokrycie skóry twarzy, szyi, dekoltu i tak dalej. Ponieważ nasze formuły będą bardzo bogate, ale zarazem bardzo lekkie. Także mam nadzieję, że będziecie na to również wyczekiwać i będziecie po prostu zadowoleni z produktów, które wam utworzyłem. Ale powiem wam szczerze, że bardzo dobrze się stało, że marka Pure Plant, moja poprzednia marka kosmetyczna, kto jest ze mną kilka lat, to wie, że przed moją odsiadką miałem swoją markę kosmetyczną Pure Plant i powiem wam szczerze, bardzo dobrze się stało, że ona się skończyła. Ja wiem, że produkty, które stworzyłem, były cudowne, idealne. Wiem, ja o tym, ja wiem, ja zdaję sobie z tego sprawę, ja wiem, że to były cudowne produkty. Ale cieszę się, że ta marka się skończyła, ponieważ czas wszystko zweryfikował. Otóż muszę wam powiedzieć dzisiaj o wszystkim. Otóż moją poprzednią markę kosmetyczną Pure Plant prowadziłem z 2 wspólniczkami. Czyli jedna jest właścicielką jednego ze sklepów z kosmetykami koreańskimi, druga jest właścicielką jednego ze sklepów, który tworzy boksy kosmetyczne. I w międzyczasie ja też wypuszczałem swoje boksy kosmetyczne z tą firmą. Prawda jest taka, że do dnia dzisiejszego nie zobaczyłem ani grosza finansowego za sprzedaż moich kosmetyków, których receptury stworzyłem sam. Wszystkie składniki, kompozycje i surowce, wszystko opanowywałem ja.
Po prostu zostałem oszukany. Po prostu zostałem oszukany w chwili, kiedy poszedłem do zakładu karnego. One chciały potajemnie zamknąć spółkę. Chciały mojemu partnerowi, mojemu już mężowi, ale wtedy partnerowi, dać papiery do podpisu, żeby on podpisał na lewo, żeby szybko zamknąć spółkę i tyle. Ja nie miałem wglądu we wpływy, ile wpływało za markę kosmetyczną pieniędzy. Nie odzyskałem do tej pory swoich udziałów w spółce. Nie dostałem nawet części pieniędzy za sprzedaż swoich produktów, co miałoby do podziału na trzech. Nie dostałem nic. Ani złotówki. Mało tego, przez firmę, którą druga osoba tworzyła i te boksy kosmetyczne wypuszczała, to ja na tych boksach zarabiałem, tak? I powiem wam, że nawet dobrze na nich zarabiałem, tak? I to było tak, że mieliśmy od firm kosmetycznych ceny, czyli hurtowe, ile tam na przykład za kosmetyk, czyli na przykład jak teraz wymyślam, tak? Po prostu nic z gruchy i pietruchy, nie wiem, olejek Senelle kosztuje normalnie 100. No tak wymyślam. To my na przykład biorąc 1000 sztuk do mojego boksa, nie płaciliśmy 100, a na przykład 60 zł. Cenę hurtową. I wtedy to było akceptowalne, wtedy te boksy się sprzedawały, była podsumowana sprzedaż, większość pieniędzy szło do producentów, tak, zapłacić za kosmetyki. No i reszta była do podziału, czyli pomiędzy mną a tą firmą. I nigdy tego nie weryfikowałem w zupełności, bo byłem chyba zbyt głupi i naiwny, albo bardzo wierzący i bardzo ufnym człowiekiem byłem wtedy, teraz już taki nie jestem, uwierzcie mi. Powiem wam tak orientacyjnie, że po około 2-3 tysiące złotych było mi odtrącane na rzekomą zaliczkę PIT. Czyli na podatek, tak, do Urzędu Skarbowego, żeby zapłacić tak, że osiągnąłem dochód, przychód, wiecie, o co chodzi. I po te 3000 z każdego boksa było zabierane. Wystarczyło się przejechać do Urzędu Skarbowego i uwierzcie mi, że przez ten okres ponad 2 lat współpracy ani jeden podatek dochodowy nie był zapłacony. Ani jeden. Ani jeden urząd skarbowy nic nie wiedział na temat takich wpłat. Oczywiście musiałem wszystko zapłacić. No bo to jest normalne, jestem uczciwym człowiekiem. Kiedyś może nie byłem uczciwy, ale teraz jestem bardzo uczciwym człowiekiem i zapłaciłem to wszystko sam. Czyli co się działo z tymi pieniędzmi od firmy boksów, które były mi odtrącane z moich potencjalnych zarobków na zaliczki PIT? Co się z nimi działo? Nie wiadomo. Do dnia dzisiejszego nawet nie otrzymywałem potwierdzeń, że taka wpłata była do urzędu dokonana. Także tak naprawdę reasumując, byłem okradany z dwóch stron. Tutaj, tutaj, tutaj. Choć powiem wam szczerze, że tak jeszcze głębiej analizowałem, to na przykład uważam, że właścicielka, jedna ze wspólniczek marki sklepu koreańskiego, która prowadzi sklep z kosmetykami koreańskimi, to ja uważam, że ona sama była asertywna, była inteligentna, była mądra, potrafiła to wszystko ogarnąć jak najbardziej, aczkolwiek mi się wydaje, że ta pani od boksów ją bardzo, bardzo napuntowała. No ale finał będzie w sądzie. Także ja nie podaruję tego, ponieważ na markę kosmetyczną PurePlant, która była do końca grudnia 2021 roku, ona zarabiała. I to nie małe pieniądze, ponieważ dziennie wpływało 300-400 zamówień. Ja rozumiem, zapłacić za surowce, zapłacić podatki, bo tam podatki były płacone, wszystko uregulować, no dobrze, ale gdzie jest część zysków dla każdej ze stron? Z tego co wiem, pani z boksa dostała swoją brochę, pani koreańskiego sklepu ma swoją brochę, a gdzie jest moja brocha? Gdzie jest moje uczciwe wynagrodzenie? Nigdzie. Zaginęło. Prawda jest teraz taka, że tamta spółka, gdzie była zarejestrowana firma, pod którą produkowane były moje kosmetyki, jest zawieszona.
Ja nie wyrażę zgody na jej całkowite zamknięcie, dopóki nie odzyskam swoich pieniędzy. Powiem wam szczerze, że pod wpływem kłamstewka, powiem wam szczerze, bo ja już coś zacząłem węszyć, że hola, hola, coś jest nie tak, coś mi tu śmierdzi, wiecie, przed moją odsiadką. To było w czerwcu 2021. I tak coś zacząłem węszyć, mówię hola, hola. Wpływy na konto spółki są ogromne. Ja nie dostaję żadnej części pieniędzy. I mówię hola, hola, coś jest nie halo. Coś mi to śmierdzi. Zadzwoniłem do jednej i drugiej wspólniczki, że ja potrzebuję wymyślonej pożyczki. Choć wcale jej nie potrzebowałem. Wcale, w zupełności wcale. Ale zadzwoniłem, że potrzebuję pewnej pożyczki. Tam na kwotę nie przekraczającą 10 tysięcy złotych. To jest w zupełności pikuś do przychodów, jakie były z PurePlanta, ale dostałem ją i nie podpisałem umowy pożyczki. Dostałem na maila umowę pożyczki, ale jej nie podpisałem. Ponieważ ja tym sposobem chciałem odzyskać chociaż złotówkę, chociaż jakąś część pieniędzy z tego, co ja wypracowałem. Rozumiecie? I dlatego ja nie podpisałem danej umowy pożyczki. Ja byłem bardzo sprytnym człowiekiem. Ale prawda jest taka, że zostałem oczulany na bardzo grube pieniądze przez te dwie osoby. Ponieważ bardzo łatwo jest zweryfikować wpływy na konto środków, ile firma zarabiała, ile produktów było sprzedanych. Z tego co wiem, jeszcze jak poszedłem siedzieć, to moje kosmetyki też były dalej sprzedawane w obrotach. Były dodawane do boksów tej firmy kosmetycznej, z którego właśnie ona przychody czerpała. A ja nie dostałem nic. Czyli nadzwyczajnie w świecie, mówię szczerze, zostałem okradziony. Także wiecie, nie podobało mi się to, ale uznaję, że karma wróci i powiem wam tak szczerze, że ja na przykład to jest jedyny z tematów, którego nie odpuszczę, nie podaruję tego tematu, bo najzwyczajniej w świecie jest to coś, co mi się należało. Opracowałem składy produktów, co chwilę wisiałem na linii, dowiadywałem się tu to, tu tamto, czy są surowce, czy to. Premiera, filmy na YouTubie, polecanie moich własnych kosmetyków, to wszystko kosztowało czas. I ludzie kupowali moje produkty, bo wiedzieli, że składy są cudowne. Ale ja nie dostałem z tego żadnego przychodu. Żadnego. Także no, karma wróci. Karma wróci. Trzeba uważać na oszustów w biznesie. Po prostu biznes jest biznes. Ja nie jestem jakimś tam biznesowcem i po prostu nie jara mnie to i o wielu rzeczach może też nie miałem pojęcia, aczkolwiek wiem, że one złamały prawo. Akurat wiem, że one złamały prawo, ponieważ to było konsultowane z 4 prawnikami, ponieważ ja nigdy nie wierzę jednej stronie, tylko tak samo jak lekarzom. Ja nie wierzę jedną diagnozę, ja idę do kilku i ja sprawdzam. Także mam to potwierdzone, że one ewidentnie złamały prawo, także walka będzie. Ja nie odpuszczę. Także kwestia również tego, że przez tą panią, która właśnie sprzedawała boksy kosmetyczne, ona dalej je sprzedaje, choć wiem, że sprzedaż jest bardzo, bardzo malutka. Już nie to, co Kacperek. Jak Kacperek był i promował, to wtedy spała na pieniądzach, taka jest prawda. I potrafiła do mnie wydzwaniać setki razy dziennie, czy ja pamiętam o tym, o tym, o tym. Nie wpłacała za sprzedaż boksów, mimo potrąceń z mojego wynagrodzenia, zaliczki na PIT i ona jej nie wpłacała do urzędu skarbowego. Czyli na przykład 2700 zł, tak sobie wymyślam teraz, pomnóżcie razy 20. To jest 54 tysiące złotych. Na przykład. No i gdzie one są? Gdzie one się pojawiły? Gdzie one zniknęły? Gdzie one są? Gdzie one są? Nie ma. I ja sam z własnych pieniędzy po wyjściu z zakładu karnego też musiałem to zapłacić. Także zapłaciłem to, mam czystą kartotekę w urzędzie skarbowym, ale po prostu przez takie działania nieodpowiednich osób do biznesu przystosowanych po prostu można nabawić się problemów.
Także jeżeli ktoś ogląda dzisiaj ten film i na przykład tworzy z tą firmą swoje boksy kosmetyczne dalej, to ja bym prosił te osoby, influencerów tych, o zweryfikowanie w Urzędzie Skarbowym, czy macie podatki wtrącane. Zweryfikujcie to, bo naprawdę nie ma żartu. Wyobraźcie sobie, że jeżeli przez taką błahostkę i przez takie okradanie wam wjeżdża do domu Urząd Skarbowy i po prostu nalicza wam karę za coś, o czym wy nie wiedzieliście. Ja mam potwierdzenia mailowe akurat i mam tutaj, że na przykład, dobra, już zapłaciłam ci zaliczkę na PIT, zapłaciłam ci podatek, odtrąciłam podatek. Mam maile na to, więc dowody na to mam. I to się do sądu przyda. Mam również potwierdzenie, że to sam zapłaciłem, że ona nie płaciła tych podatków, ta pani, która tworzy boksy kosmetyczne. No, także przykro mi, że tak się stało, bo dopóki nie poszedłem siedzieć za swoje błędy z wielu, wielu lat, to było wszystko dobrze i ja bym też chyba do tej pory nie zauważył, że coś jest nie halo i że coś mi tu nie gra. Ale wtedy był Kacperek dobry pod niebiosa, Kacperek to, Kacperek tam, to Kacperek tu, Kacperek tam, Kacperek jeszcze tam, jeszcze tam, jeszcze tam, jeszcze tam, pod niebiosa po prostu, pod niebiosa. Ale tutaj chodziło po prostu o zakrycie swoich śladów, tego co się działo. Tak jak one były wielce zaskoczone, że niby one nie wiedziały o tym, że ja pójdę do zakładu karnego wtedy. Wiedziałem. Wiedziały. W 100% wiedziały. Wiedziały z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, bo jeszcze czekałem na apelację i wiedziały, że może być tak. I mówiłem, to tą markę idziecie dalej prowadzić. Mówię, spoko, no przecież wrócę, no to wiecie, jakoś ta marka będzie, tak, wyglądać. No tak, 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 tak. A tutaj widzicie? No nie do końca. Poszedłem siedzieć, wyprzedały wszystko, podzieliły się kasą, mnie zostawiły z niczym. Nieładnie. Bardzo, bardzo nieładnie. Także dzisiaj wam wyjaśniłem, dlaczego ja na swoich live'ach również mówiłem, że nie polecam wam pewnego sklepu z kosmetykami koreańskimi i żebyście kupowali na innej stronie, ponieważ nie warto wspierać osób, które robią takie rzeczy. Bardzo mi przykro. Także taka szczera pogawędka z wami. Ja bardzo się cieszę, że idę do przodu. Naprawiam to, co utraciłem z perspektywy wielu miesięcy, wielu lat, ale powiem wam szczerze, że analizując siebie z okresów 3 lat temu, to ja byłem... Dajcie spokój. Teraz to ja jestem po prostu nadzwyczajnie w świecie harmonią, spokoju i ciszy. Także jestem nadzwyczajnie w świecie zadowolony, szczęśliwy, że was mam, że mogę z wami pogadać o wszystkich tematach i że po prostu jesteście. Ja słuchajcie, ja nie jestem osobą słodkopierdzącą, ja nie jestem tablicą reklamową, ja jestem zwykłym Kacprem, który mówi wam jak jest i z wami zawsze pogada, odpisze wam na komentarze, w realu by z wami pogadał. Ja nie jestem żadną gwiazdeczką internetową, także to też bierzcie pod uwagę moje kochane skarby. Także no, na dzisiaj to tyle, 28 minut pogawędki, mam nadzieję, że poznaliśmy się troszeczkę lepiej i mam nadzieję, że dzisiejszy filmik wam się spodoba, jeżeli tak, to proszę o łapkę w górę i komentarz, wyraźcie swoje zdanie w komentarzach, serdecznie wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się ciepło, buziaki wielkie, do następnego filmu, hej!